casedrop.eu. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, dzięki któremu będziesz mógł otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka, nawet ta darmowa, bierze udział w loteriach, a im więcej skrzynek otworzycie, tym większe szanse macie. Co więcej, codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 25 zł dziennie i więcej. Wbijaj w link w opisie i otwieraj skrzynki. Polecam! Po wielkanocnym update'cie, w którym to cena Negeva oraz jego recoil uległy ogromnym zmianom, cały czas prosicie mnie o to, bym nagrał odcinek, gdzie porównuję właśnie Negeva z M249. Tak więc oto, doczekaliście się i jest ten odcinek. Spójrzmy sobie najpierw na podstawowe informacje o tych broniach. Negeva, jak i M249 jesteśmy w stanie dostać po obu stronach z nagrodą za zabójstwo w wysokości $300. Negeva kupimy za $2000, natomiast M249 już za $5200. Negev oferuje nam ilość naboi równo 150 pociskom oraz kolejnym 300 w magazynku. M249 posiada już 100 naboi w magazynku oraz kolejne 200 w zapasie. Penetracja pancerza tym razem jest na korzyść M249 i wynosi ona 80%. Natomiast penetracja dla Negeva wynosi już 75%. Z M249 możemy poruszać się z prędkością 195 velocity, natomiast z Negevem już tylko z prędkością 150 velocity. Jeżeli sprawy sprowadzają się do szybkostrzelności tych broni, to Negev zwycięża tutaj ponownie. Wystrzeli on aż 800 pocisków na minutę, natomiast M249 już trochę mniej, po 750 pocisków na minutę. Jeżeli chodzi o damage, to po raz kolejny M249 jest słabsze. Zadaje ono zaledwie 32 punkty damage'a, gdzie Negev zadaje już 35 punktów. Jeżeli chodzi o spadek damage'a o każde 500 unitów, to sprawy tutaj po raz pierwszy są w miarę równe. Damage, jaki spada właśnie dla tych broni, wynosi zaledwie 3%. I tak na odległości 500 unitów na opancerzonych przeciwnikach z Negeva zabierzemy 25,45 punktów życia, a z M249 24,8 punktów życia. Oddalając się nieco dalej, bo na odległość 1000 unitów, z Negeva zabierzemy 24,7 punktów życia, a z M249 już 24,9 punktów życia. Przechodząc dalej do dokładności tych broni, temat staje się coraz ciekawszy, lecz powiedzmy sobie wpierw o recoilu. Tak jak z M249 spray jest niemożliwy do opanowania, tak spray z Negeva może być bardzo prosty, a tak naprawdę jest. Po wystrzeleniu zaledwie 20 naboi właśnie z Negeva, które wykazują jakiś tam spray, tak po nich kule zaczynają nam lecieć w jedno miejsce. Możemy wtedy ruszać naszym celownikiem we wszystkie strony, a pociski polecą i tak dokładnie tam, gdzie celujemy. Jeżeli jednak chodzi o taką dokładną dokładność, to M249 jest w stanie oddać precyzyjny strzał na odległości 15,7 metra podczas stania. Natomiast Negev w takich samych warunkach już tylko na odległości 12,5 metra. Kłócając nasz zasięg rośnie do 20,75 metra w przypadku M249 oraz do 15,8 metra w przypadku Negeva. Bieganie czy skakanie nie jest raczej opłacalne w przypadku tych broni z racji na to, że naturalnie są to broni bardzo niedokładne. Jeżeli będziemy biegać, to niedokładność wyniesie wtedy odpowiednio 165,95 oraz 171,3 punkta dla M249 i Negeva. Podczas natomiast skakania niedokładność wynosi 289,1 punkta dla M249 oraz 304,4 punktów dla Negeva. Natomiast jeżeli chodzi o czas, jaki potrzebują te bronie, by kolejny wystrzał pocisku był dokładny, to tutaj różnica jest już ogromna. Negev potrzebuje około 3 sekund, natomiast M249 około 82 sekundy. Oczywiście wszystko podczas stania. Czas przeładowania oraz wyciągania tych broni jest taki sam. Podczas wyciągania obie broni potrzebują 1,8 sekundy, żeby tego dokonać. Natomiast podczas przeładowania potrzebują już one aż 5,42 sekund. Podsumowując, Negev to idealna broń do grania Rune Forceby, Anteco oraz wielu, wielu innych. Jego niski koszt sprawia, że broń ta może stać się istną maszyną do zabijania ze względu na swoją szybkostrzelność, brak recoila, magazynek, który pozwala nam tak naprawdę spamić cały czas w jedno miejsce oraz duży damage. Jeżeli chodzi o minus Negeva, to są one nieliczne i raczej oczywiste z racji na to, że jest to broń ciężka. Do minusów możemy zaliczyć chociażby czas przeładowania oraz prędkość, jaką mamy trzymając tą broń. Jeżeli chodzi o M249, to jest to zdecydowanie droższa i gorsza wersja Negeva.
Jego wysoki koszt odpychają chyba najbardziej. Ponadto w porównaniu do Negeva jest to broń zdecydowanie słabsza, o niższej penetracji armoru czy szybkostrzelności, które mogą w tym wypadku zdziałać wiele. W przeciwieństwie do Negeva mało jest tutaj plusów. Są to przede wszystkim takie rzeczy jak zasięg, czas potrzebny do oddania kolejnego celnego strzału, czy niewiele wyższa dokładność podczas biegania i tego typu sytuacji. Ale tak są to rzeczy tragiczne w statystykach. Jeżeli miałbym wybierać, to tylko i wyłącznie Negeva. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za obecność i mam nadzieję, że jakoś ocenisz ten materiał. W komentarzu cały czas możesz pisać również jakieś propozycje na przyszłe odcinki. Na obecną chwilę pozdrowienia dla Maxa VP, Aleńskiego Games, Xboxera, Dorda, Dokiego Worda oraz Pumkola. Ja jestem Maciasty i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem.